niby w Weronie, ale jednak tutaj z nami. Pawle, dobry wieczór. Powiedz, jak się czujesz tak naprawdę kilka minut po tym, po zakończeniu tego wszystkiego, po ceremonii, po tym wielkim, niezwykle ważnym meczu. Dobry wieczór wam wszystkim. Bardzo miło się z wami słyszeć. No coś niesamowitego, teraz stojąc, czekając na ceremonię wręczenia pucharu, porównywaliśmy sobie te emocje dzisiejsze z tymi po zdobyciu Mistrzostwa Świata. Szczerze mówiąc, dzisiaj było z jednej strony trochę łatwiej, bo myślę, że bardziej spodziewaliśmy się tego sukcesu i na pewno czuliśmy moc, mimo porażki w Plus Lidze w tym finale, czuliśmy, że stać nas na to, żeby zagrać dobre spotkanie. Przepracowaliśmy ostatni tydzień bardzo dobrze i bardzo mocno, mimo małych problemów, które gdzieś tam mnie spotkały na drodze i nasz zespół. Widać, że utrzymaliśmy głowę wysoko i byliśmy skupieni na celu, na swojej grze, co przełożyło się na wielki, wielki sukces. Na pewno pamiętasz, jak w 2012 roku były po finale łzy rozpaczy. Teraz chyba możemy mówić tylko o łzach wzruszenia i wielkiej radości. Oczywiście miałem to z tyłu głowy. Finał Ligi Mistrzów może się zdarzyć raz w życiu. Ja mam to szczęście, że zdarzył mi się po raz drugi i dzisiaj się udało. W 2012 roku byłem o piłkę od zwycięstwa. Naprawdę strasznie to bolało. Dzisiaj położyliśmy wszystko na szale, żeby wygrać. I z tym doświadczeniem łatwiej mi było też utrzymać spokój, przekazać go chłopakom. Wiedzieliśmy, że w tym ostatnim secie musimy wyłożyć na boisko wszystko, co mamy, że tylko i wyłącznie dobrą energią i spokojem w ważnych momentach wygramy to spotkanie. I tak właśnie było. Nie mogliśmy czekać na przeciwnika i dać im się rozwinąć. I tak bardzo długo wytrzymywali swój side-out i atak po przyjęciu zagrywki. Nie mogliśmy ich złamać w tym ostatnim secie, aż w końcu się udało i wybuchła przeogromna radość. No właśnie, po meczu wybuchła przeogromna radość. Taki bardzo wzruszający obrazek to reakcja trenera Nikoli Grbicia, który raczej jest kojarzony z tym, że utrzymuje kamienną twarz, niezależnie od tego, czy dzieje się dobrze, czy źle, a dziś po prostu ze łzami w oczach padł na ziemię. To chyba był taki znaczący obrazek. Jak wiele to dla was znaczyło? Wszyscy dzisiaj wylaliśmy wiele, wiele łez. Jak wszyscy wiedzą, podłoże tych łez może być różne i cieszymy się, że w taki sposób zakończyliśmy dzisiaj to spotkanie. Napisaliśmy piękną historię, jesteśmy naprawdę dumni, zadowoleni z tego, co zrobiliśmy i myślę, że przeszliśmy do historii tym właśnie oto zespołem. To był polski wieczór w Weronie, bo najpierw przecież Asia Wołosz i jej ekipa z Conegliano, a teraz wy i wasz triumf po tylu latach dla Polski. Jak ten wieczór dalej będzie wyglądał? Jak zamierzacie dzisiaj świętować ten triumf? Mamy baseny w hotelu, także zobaczymy, kto z nich skorzysta. Noc, mam nadzieję, będzie dla nas długa i szczęśliwa, a powrót bezpieczny i przed nami wielka, wielka radość, zasłużona radość po bardzo trudnym sezonie.